Dobra, witam, dzień drugi na Wyspach Alandzkich, 24 lipca 2019. Jesteśmy teraz na takim ostatnim jakby punkcie na południu od Mariehamn, czyli od stolicy Wysp Alandzkich, że widać morze. To jest taki półwysep. No nie jest taki klasyczny półwysep, że po prostu jest się na samym końcu, zaraz to pokażę, już jest pełne morze. Tylko taki półwysep z całego lądu wyspy. Później są takie wysepki drobne. No myśleliśmy, że to będą cuda na kiju, ale nic ciekawego, większość to teren prywatny. Piękna pogoda dopisuje. A co, byliśmy dzisiaj jeszcze w stolicy pochodzić, 12 tysięczna miejscowość. Bardzo sterylna, tak, to takie szwedzkie klimaty, czysto, trochę miałem wrażenie, z tym tak mara podobnie, że jak w Truman Show. Takie nierealne to dosyć, tak piękne, czyste, no wręcz utopijne, że wręcz nierealne, człowiek się tak nieswojo czuje. Trochę takie sztuczne, nie wiem jak to określić. Jeszcze jak będzie czas, to sfilmuję i pokażę. No ale teraz pokażę z południa, co robisz, tylko nie wrzucaj mnie do wody. Właśnie przestraszyłem. Ważne, że to będzie na filmie. I cenzura. Na YouTube takich rzeczy nie pokazują. Ale za to inne tak. Nie żartuję. Już powiedziesz swoje wrażenia. Za gorąco. Jest właśnie bardzo dobrze. To są takie jakby, mi to zawsze przypomina takie wietnamskie klimaty, jakieś Kambodża i tak dalej, że woda i nad samą wodą takie... Wietnamskie klimaty, czyli Kambodża. No, ale Kambodża, Wietnam, to chyba okolice. No i to jest właśnie koniec tego półwyspu, ale on mówi, on nie jest tak zakończony ku liście, już jest morze, tylko tam się, to co tam w dali widać, to nie jest dalsza część tego półwyspu, tylko już wyspy. No i jak widać, pogoda wspaniała i chyba z tego, nie, co mówiłaś, prognoza wskazuje, że taka długodystansowa, dalekobieżna, ile można to tak określić, będzie wspaniale, tak jak teraz na załączonym filmiku. No i to są właśnie te prywatne domki, no i to właśnie wygląda tak to miejscowo. Dostaliśmy się tu stopem, chyba z 4 km trzeba było podejść, a później starsze jakieś małżeństwo. Alandów, czyli Szwedów lub Finów nas wzięło. Dobra, ich nie filmuję, bo się pewnie... Oni tutaj mają jakieś zboczenie na tym punkcie. Więc tak to się przedstawia. I cześć. Nie wiem. Dzień drugi. Który dzień? 24 lipca, nie? No. Wracamy sobie do stolicy Mariehamnu z miejscowości Jarso. 7-8 kilometrów. 10 to pewnie. No, sumując do kempingu pewnie tak, ale do tego rozjazdu. Coś co lubię bardzo. Pusto, ale piękna pogoda, wspaniała przejrzystość. Ze stopem pięknie nie jest, tak jak to opisywano. Znaczy pięknie nie jest, bo jest ilościowo słabo, że słaby ruch ze względu na miejsce. No nie, ja tam... Znają tutaj te obyczaje, więc to nie jest kwestia tego, że nie wiedzą o co chodzi, tylko kwestia ilości samochodów. Niewielka. I tak sobie właśnie idziemy. O, jedzie coś. Dobra, wyłączam kamerę i zobaczymy, czy się uda.